Tak, to dziś mamy do czynienia z jednym z najlepiej wyposażonych bombasów MSI-a, modelem MEC-Z590 Ace. Po nim jest już tylko godlike, jak to się zwykło mówić, produkt dla najbardziej wymagających klientów. Ace jednak dysponuje wszystkim, czego wystarczy do ponadprzeciętnego korzystania z peceta. Na nim bez żadnych obaw podkręcimy procka, pamięć operacyjną, czy rozbudujemy system chłodzenia o całą armadę wentylatorów. A przy tym nie będziemy specjalnie ubolewać nad wyglądem produktu. Ace bowiem to gratka dla fanów klasyki. O ile wyłączycie LEDy. Czas na szczegóły, a te tradycyjnie otwiera kwestia sekcji zasilania. Z punktu widzenia marketingowego mówimy o sekcji 16+2+1. Jednak zastosowano tu stopnie mocy, co oznacza, że kontroler PWM na bazie układu ISL69269 oferuje obsługę 8 faz, z których każda korzysta z duetu MOSFET w postaci 90-amperowych Smart Power Stage. Brzmi to jak czarna magia? Powiem w skrócie, z tak mocną sekcją i dziewiątkę będzie można kręcić do oporu. Inżynierowie MSI poszli po rozum do głowy i do nowego Ace'a nie wprowadzili ani jednego wentylatora. Sekcje chłodzą dwa radiatory połączone ciepłowodem i to jest jak najbardziej dobry wybór. Standardowo obok sekcji wydzielono miejsce na soket i 4 sloty na pamięć DDR4 o taktowaniu do 5600 MHz dla duetu kości single rank. Wszystkie sloty zostały wzmocnione aluminium, podobnie jak rozszerzenia PCI Express. Łącznie mamy ich 5, z czego 2 to X16 generacji 4, 1 trzeciej, a listę zamykają 2 sloty X1. Ace oferuje dostęp do aż 4 slotów M2, oczywiście tylko ten jeden, najbliższy procesorowi, zagwarantuje wsparcie dla dysku PCI Express 4.0. Dobra płyta, droga płyta, to i porządny układ dźwiękowy, którym został Realtek ALC4082. Mamy również Wi-Fi w standardzie 6E, Bluetooth 5.2, a także 2,5-gigabitowy LAN. A no właśnie, zapomniałbym o tylnym panelu. Ładnie tam pojechaliście, MSI-owicze. Bogato, że aż w mordę strzelił. Jedziemy od lewej. Przycisk czyszczący ustawienia BIOS-u. Drugi pozwalający na jego update bez konieczności wkładania procka. 4 porty USB 3.2 generacji pierwszej w typie A. 2 archaiczne USB-ki 2.0, ale są. Port HDMI, 2 USB-ki 3.2 generacji drugiej, złącza Thunderbolt 4, mini DisplayPort w formie wejść, a nie wyjść, anteny Wi-Fi i kostka audio. Na boga. To. W nie tak dawnym teście ASRocka Taichi wspominałem o zmianach, jakie zaszły w płycie z chipsetem Z590 względem modelu Z490. Jak to wygląda po stronie MSI? Mac Ace z numerem 590 wspiera wyższe nastawy pamięci. Ma w swojej dyspozycji nie 3, a 4 sloty M2. Nowością jest kontroler Thunderbolt 4 z dwoma portami na tylnym panelu. Zrezygnowano z podwójnego Ethernetu na rzecz 2,5-gigabitowego LAN-u. Wprowadzono standardy Wi-Fi 6E i Bluetooth 5.2. Sekcja nie posiada aktywnego chłodzenia, czytaj wentylatora. Rozkręcamy się na dobre, przed Wami UEFI Ace'a. Nie będę w tym miejscu obiektywny, dla mnie to topka, jeśli chodzi o graficzną odsłonę BIOS-u. Chodzi tu głównie o poruszanie się po kategoriach i wnikliwy opis każdej z opcji. Na pewno zauważycie, że z każdą kolejną odsłoną chipsetu UEFI MSI rośnie. Między innymi w Z590 znajdziemy opcję dla adaptacyjnego boosta, funkcję sprawdzenia potencjału procesora czy narzucenia mu limitów w związku z zastosowanym typem coolera. Wyniki Ace'a zostały odświeżone, a to za sprawą nowego zestawu pamięci zegarem 4800 MHz. Nie pozwoliło to jednak przebić modelu Taichi, na którym i9 11900K spisuje się nieco lepiej, i to zestawem RAM-u 4000 CL17. Po tej króciutkiej informacji na temat wydajności, czas na kilka słów o kompatybilności z pamięcią operacyjną. Otóż otrzymałem zestaw XPG z modułami o zegarze 4800 MHz. CL19, 26, 26, ale właśnie te zegary robią największe wrażenie. Otóż płyta MSI pozwoliła bez problemu obsłużyć profil XMP. Nie miałem żadnych problemów, by skorzystać z tak wysokich nastaw od strzała, co oceniam jako plus. No i tak naprawdę pokusiłem się o delikatne OC. Jeszcze do tego okrągłego zegara 5 GHz udało mi się to, zwiększając opóźnienia do CL21, 28, 28. Wiem, że nie jest to Formuła 1, ale ten wynik i tak robi wrażenie. Czyli te okrągłe 5 GHz na pamięci operacyjnej DDR4. Sekcja zasilania. Absolutny top. A mówię tu o sekcji, która nie posiada w swoim obszarze aktywnego chłodzenia.
czyli wentylatora. Co prawda skorzystałem z chłodzenia, które posiadało wentylator chłodzący obszar sekcji, ale wykonałem testy w dwóch trybach, z włączonym i wyłączonym, tak byście mieli taki jasny obraz tego, jak ta faktycznie sekcja radzi sobie przy i9 11900 również mocno podkręconej. Otóż temperatura przy wyłączonym wentylatorze oscylowała wokół 54 stopni Celsjusza, przy włączonym była to już temperatura 45 stopni, zaledwie 45 stopni, z kolei po OC temperatury utrzymywały się w granicach 60 stopni Celsjusza, co i tak odbieram za świetny rezultat, jak na pracę z prawie 300-watowym prockiem, bo tyle i dziewiątka bierze po OC. Także sekcja na plus jak najbardziej. Z kolei podkręcanie i9 11900 skończyło się na poziomie 5100 MHz. Ustawienie 5200 przechodziło testy w RealBenchu, ale wystarczyło wejście do blendera, by cała operacja OC wyświetliła blue screena. Zatem czas na podsumowanie. Mac Ace ma wszystko, czego zapragnie dusza najbardziej wybrednego komputerowca. Świetna sekcja, dostęp do rozbudowanej oferty złączy i portów, 2,5 gigabitowy Ethernet, Wi-Fi w najnowszym standardzie, jak i Bluetooth. Pytanie tylko, czy część z Was zapłaci za płytę więcej niż za procka, bowiem ten model kosztuje ponad 2000 zł, o kilka stów więcej niż model na chipsecie Z490. I to jest właśnie ten problem, który pojawia się przy płytach głównych z coraz to nowszym chipsetem, a poza tym mówimy o płycie głównej, która wspiera najnowszą generację procesorów tylko w ujęciu 8 rdzeni i 16 wątków, ponieważ Intel nie zamierza wydać aktualizacji, przynajmniej takich nie ma zapowiedzi, zwiększających liczbę rdzeni i wątków w swoich procesorach Rocket Lake, a kolejna generacja, czyli Alder Lake'i, nie będą oferowane na socket LGA 1200, więc tak naprawdę cała ta płyta będzie już po niecałym roku martwa. W sensie nie takim fizycznym, tylko po prostu mówię o chęci upgrade'u na nowszy procesor. Zgodzę się co do jednego. Jest to płyta główna, która ma wszystko, która oferuje stabilne działanie i ja jestem wręcz zdumiony, że tak naprawdę już od pierwszego BIOS-u nie spotkałem się z jakimikolwiek problemami w naturze jej działania. Wszystko wyglądało dobrze, zarówno po stronie działania podkręcania, kalibracji napięć, kompatybilności z pamięcią operacyjną. Sprawdzałem łącznie 3 moduły na różnych zegarach, wszystko było jak należy, więc za to muszę pochwalić inżynierów MSI-a, że to było dopracowane jak najbardziej. No ale właśnie, kwestia ceny. Ta cena determinuje, myślę, myślenie o tej płycie głównej, postrzeganie jej wśród całej oferty mobasów. Poza tym wszystko bangla. I tym się będę z Wami żegnał. Mówimy pa pa.